Ministerstwo Obrony Narodowej chce kupić 500 nowoczesnych wyrzutni HIMARS, aby wzmocnić artylerię. Wcześniej minister Mariusz Błaszczak zapowiedział zakup kolejnych baterii obrony powietrznej Patriot. Wojna na Ukrainie potwierdziła, jak ważna jest artyleria w odparciu wrogiej napaści. Dlatego resort obrony chce zakupić około 500 wyrzutni HIMARS na potrzeby ponad 80 baterii tworzonego w Polsce systemu HOMAR. Zasięg stosowanych w systemie pocisków to nawet 300 km. Wzmocnienie polskich sił zbrojnych jest możliwe dzięki ustawie o obronie ojczyzny, mówi minister Mariusz Błaszczak. Naszym celem jest odstraszanie, jest stworzenie tak silnego Wojska Polskiego, żeby ewentualny agresor nie poważył się na to, żeby napaść na naszą ojczyznę. A więc konsekwentnie zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie, wzmacniamy Wojsko Polskie, jeśli chodzi o uzbrojenie. Resort obrony zgodził się również na zwiększenie liczby miejsc w klasach mundurowych. Od niedawna ruszyła też dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Celem rządu jest stworzenie armii liczącej 300 tysięcy żołnierzy.